Zanim przejdziemy do właściwego nagrania vloga, jeśli interesują Ciebie tematy o rekrutacji, koniecznie sprawdź link pod tym wideo. Tam też znajdziesz instrukcję, jak zdobyć dostęp do mega planu rekrutacji, który przygotowujemy wspólnie z Krzyśkiem. Zapraszam więc do linku pod wideo, a tymczasem miłego oglądania nowego odcinka. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku vloga z jaktestować.pl. W tym sezonie skupiamy się na protipach dotyczących rekrutacji. I to wiadomo, od strony testera, który poszukuje swojej pracy, zmienia swoją pracę, w tym odcinku opowiemy o planie na rekrutację. Ja nazywam się Przemek i razem ze mną jest tutaj Krzysiek. Cześć, razem z Przemkiem tworzymy inicjatywę jaktestować.pl. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o nas, czym się zajmujemy, co robimy, wbijaj na naszą stronę jaktestować.pl/onas. Dobrze, po tym krótkim przedstawieniu się wjeżdżamy ostro do tematu, czyli przygotowanie takiej listy planu rekrutacji. O co chodzi z tą listą i planem? Kto ma to przygotowywać i po co w ogóle to robić? Skąd czerpać wiedzę? Zaraz o wszystkim się dowiesz. Na początek, co to w ogóle, Krzysiek, jest ten plan rekrutacji? Nie wiem, czy to będzie jakiś dokument, czy co to jest? Tak jak wspomniałeś, to jest po prostu jakaś lista, dokument, który zawiera informacje o tym, co możecie spotkać na rekrutacji. Czyli przykładowo chcesz się rekrutować na stanowisko testera, to się zastanawiasz, jakie pytania mogą cię spotkać na takie stanowisko, jak się rekrutujesz. To mogą być pytania na temat właśnie testowania. Jeśli to jest, aplikujesz na stanowisko testera automatyzującego, to mogą być też pytania właśnie z automatyzacji, z programowania, może z baz danych, ze środowisk. I to jest taki właśnie zbiór rzeczy, które mogą cię czekać na rozmowie. Okej, a jeżeli chodzi o pytania, to taki tester ma sobie po prostu wymyśleć pytania? Na przykład zacznijmy od typowych pytań o testowaniu. Po prostu ma usiąść i powiedzieć, okej, dobra, pytania o testowaniu. Jakie mogą być pytania? Czy od tego powinniśmy zacząć? Czy może jakiś research w sieci? Jak by to mogło wyglądać? I gdzie w ogóle założyć taki dokument najlepiej? Zacznę od tego, że to też jest jakiś pomysł, żeby sobie usiąść i przemyśleć, o co możesz zostać zapytany, aczkolwiek można właśnie zrobić research, bo w internecie jest masa stron, gdzie przykładowe pytania właśnie zostały już wypisane, gdzie zostały zebrane przez inne osoby, które też się gdzieś przygotowywały właśnie do rozmowy i łatwiej będzie właśnie usiąść, poszukać właśnie internet, znaleźć strony, znaleźć przykładowe pytania, wypisać je sobie, zebrać sobie właśnie wszystkie, a następnie spróbować odpowiedzieć na nie albo poszukać odpowiedzi też na nie. Taki dokument najlepiej chyba zrobić w Google Docsach na przykład, gdzie go można też poszerować właśnie na przykład ze znajomymi, jeśli potrzebujesz jakiejś pomocy albo porady. No i też dzięki temu ten dokument będzie dostępny no, z każdego miejsca na ziemi. Aha, no to wygląda zupełnie bardzo podobnie do tego, co widziałem już u jednej na przykład testerki, która startowała do nowej pracy. Miała tam bardzo fajnie wypisaną listę wszystkich właśnie różnych pytań, jakichś informacji o firmie, książek, artykułów, vlogów i blogów, które czytała i też kluczowe informacje stamtąd. O, to ciekawe, Przemku, co mówisz. A powiedz mi proszę, jak pozyskać te pytania? Gdzie można je znaleźć na internecie? Bo czy tak właśnie wpisać w Google i po prostu szukać jak leci, czy są jakieś właśnie takie konkretne miejsca fajne, gdzie te pytania dla testerów można znaleźć? Tak, dokładnie w tym dokumencie były takie wyróżnione miejsca, na przykład takie jak LinkedIn, grupa testowania oprogramowania na Facebooku, czy też na przykład Glassdoor, na którym testerka znalazła wiele informacji o firmie na przykład zagranicznej i tam też były wypisane nawet już bezpośrednio pytania rekrutacyjne, więc jakby bardzo dużo informacji jest w sieci. Wiadomo, nie można zbytnio się rozdrabniać, bo tego by było po prostu za dużo. Krzysiek, a przygotowując taki plan rekrutacji, to czy powinniśmy w nim zawrzeć też takie pytanie, jak na przykład, nie wiem, parking w firmie, czy autorskie koszty uzyskania przychodu, czy coś takiego, jakieś prawa autorskie i różne takie bardzo specyficzne rzeczy. Czy to już powinno być gdzieś wcześniej wyjaśnione, chodzić teraz tylko wyłącznie o rozmowę techniczną? Co powinno być w takim planie? Raczej, czy powinny być takie rzeczy w planie? Też jak najbardziej. Tutaj też nie chodzi tylko o to, że same techniczne rzeczy musisz mieć właśnie przygotowane, tylko wszystko, co tyczy się tej firmy, wszystko, co się tyczy samej rekrutacji ludzi, którzy pracują, to wszystko sobie przygotuj, bo będzie gdzieś okazja podczas rozmowy na zapytanie również o takie rzeczy, czyli na przykład, tak jak mówiłeś, o parking, czy jest parking dla pracowników, czy są jakieś dodatkowe aktywności, czy jest możliwość rozwoju, czy można uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, czyli wszystko, co by cię interesowało i na co zwracasz uwagę. To byłoby to dla ciebie ważne.
Dobrze, a czy w samym planie powinniśmy się też na przykład przygotować z widełek, jeżeli chodzi o kwoty, jakie powinniśmy zarabiać i chcielibyśmy zarabiać? Czy takie przygotowanie w naszym planie ma sens, czy nie? Oczywiście. Czasami widełki są jawne, jak występujemy już do rozmów i to jest widoczne na stronie, aczkolwiek gdzieś na rozmowie zawsze może wypaść to pytanie, ile byś chciał zarabiać, na ile się wyceniasz. No i tutaj też warto mieć przygotowaną odpowiedź, argumenty pod właśnie tą kwotę i nie czuć się zaskoczonym tym pytaniem. Tutaj tylko przypomnę, że w jednym z newsów linkowaliśmy, to był news 78 na jaktestować.pl, na przykład taki raport wynagrodzeń, te raporty są też dynamicznie generowane, więc warto sobie gdzieś tam zajrzeć, żeby wiedzieć, jakie kwoty w ogóle, jakie przedziały są obecne na rynku w ofertach teraz, to jest raz, a dwa, no to na jaktestować.pl w dziale czytelnia, jaktestować.pl łamane przez czytelnia, tam właśnie są w ogóle raporty różne finansowe, polecam zajrzeć, więc tam możemy się sugerować, jeżeli chodzi o różne widełki. Czyli warto sobie wypisać wszystkie informacje, które są związane z firmą, dotyczące właśnie umowy, widełek, nawet parkingu, pracy w danych godzinach i tak dalej, ponieważ jeżeli umkną nam te rzeczy, na przykład tak jak swoboda działania w danych godzinach, no to możemy potem znaleźć się trochę w niekomfortowej sytuacji, gdzie pracodawca żąda od nas pobytu w biurze od 9 do godziny 17 i możemy czuć się zaskoczeni, że jak to nie ma pracy zdalnej i elastycznych godzin pracy. Okej, Przemku, mamy tutaj fajny kontekst. To teraz tak reasumując, takim protipem pierwszym z tego vloga to jest: zrób własny plan rekrutacji, wylistuj właśnie pytania i przygotuj się właśnie w oparciu o te pytania do rozmowy, która cię czeka. Wiemy już, że w takim planie powinny znajdować się przede wszystkim pytania, bo wiadomo, to nas na rekrutacji spotka. Ale jak mamy na przykład tam zapisać, nie wiem, pytania o API czy o Selenium? Co można z takimi pytaniami tak naprawdę zrobić? To się tyczy de facto wszystkich pytań, nie tylko technicznych. Ale są dwie kwestie, o których powinieneś pamiętać podczas przygotowania. Pierwsza kwestia to jest wypisanie sobie teorii na dany temat. Natomiast druga kwestia to jest zastanowienie się i wpisanie sobie twoich doświadczeń związanych z tym tematem. I teraz w doświadczeniach powinieneś pamiętać o kilku rzeczach. Pierwsze, to jest w jakim kontekście wykorzystywałeś dane narzędzie, daną technologię, na przykład API. Następnie, jakich narzędzi wykorzystywałeś przy na przykład testowaniu API. A trzecie, jak całościowo w projekcie to API było wykorzystywane. Okej, ale jeżeli nie wykorzystywałem API w projekcie i wiem, że to jest na Application Programming Interface, na przykład dla API i tam troszeczkę znam teorii, no ale nie miałem okazji wykorzystać API w projekcie, a mam pewność, że na tej rozmowie mnie o to zapytają. W tym przypadku dobrze się zastanowić nad tym, czy na przykład robisz jakiś kurs, czy gdzieś prywatnie się bawiłeś po prostu z danym narzędziem, bo takie doświadczenie też jest ważne, a jeśli go nie miałeś, to może warto właśnie zapoznać się, zrobić sobie jakiś kurs, chociaż prywatnie się trochę pobawić z chociażby z API, no żeby też na rozmowie powiedzieć, że jednak się dotknęło tego tematu praktycznie. A jak daleko w głąb chodzić, czyli na przykład technologie wokół API, czy jeżeli nie miałem dużego doświadczenia, znam tutaj podstawy, jeżeli chodzi o teorię, ilu takich narzędzi powinienem użyć, bo jest ich zatrzęsienie na rynku, to nie wiem, powinienem przynajmniej 2-3 narzędzia do API sprawdzić, czy może tylko jedno i się skupić na dokładnym poznaniu jednego. Nie, troszeczkę jakby tutaj trudno jest powiedzieć, dokąd iść, żeby było już wystarczająco dużo, no bo tematów jest mnóstwo do pokrycia. To jest bardzo dobre pytanie, Przemku, no i to zależy od kilku rzeczy, od tego, ile masz czasu przed rekrutacją oraz jak bardzo ta wiedza jest wymagana na rekrutacji, na to stanowisko, na które aplikujesz. I tak w przypadku na przykład API, tutaj bym sugerował zaznajomienie się z najpopularniejszymi narzędziami, na przykład Postman, oraz sprawdzeniu, jak się z nich korzysta. Też na jakichś właśnie przykładach, bo jest masa stron, która udostępnia darmowe API, na którym można sobie po prostu potestować. Podlinkujemy tutaj pod wideo link na przykład do takiego serwisu, ale przejdźmy dalej. Tak jak zauważyłeś, jest masa technologii, narzędzi, różnych tematów. Z czego wybierać, na czym się skupiać na początek, bo podejrzewam, że nasza lista bardzo szybko stanie się mega opasła i co teraz, zbliża się jakaś rekrutacja, jak działać? Przede wszystkim musisz ustawić sobie priorytety. Zobacz, jak wygląda ogłoszenie, na jakie stanowisko konkretnie aplikujesz i teraz tego wylistuj. Jeśli wymagane jest API, to musisz sobie przygotować pytania pod API i powtórzyć sobie doświadczenie pod API. Jeśli wymagana jest automatyzacja UI-a,
Zastanów się, z jakich narzędzi korzystałeś do tej pory. Może poczytaj sobie o nowych narzędziach, które są, tak abyś był w temacie. Więc to jest bardzo ważne sprawdzenie tego, co jest wymagane, co ja umiem, gdzie powinienem uzupełnić braki wiedzy i w tą stronę pójść. Jeśli nie wymagają na przykład pakietu Office, to niekoniecznie warto teraz się doktoryzować z pisania dokumentów w Wordzie. Jasne, ale zauważmy, że bardzo często firmy mówią na przykład, że będzie automatyzacja. Nie do końca na przykład chcą podać, w jakim języku będziemy automatyzować. Czy to oznacza, że musimy się przygotowywać z jakiegoś dowolnego języka, czy jednak możemy te informacje skądś indziej wyciągnąć? W takim przypadku zostaje jeszcze jedna opcja, czyli pytać. Jeśli mamy ogłoszenie, to zawsze możemy spróbować zapytać, dotrzeć do osoby, która wystawiła to ogłoszenie, dotrzeć do firmy i zapytać po prostu, jakie rzeczy są preferowane, wymagane, czy może są właśnie jakieś oczekiwania do języka, czy to jest dowolny język, na przykład ten, który ja się specjalizuję i on też jest na przykład OK. Okej, a czy taki research na temat firmy, czy wśród znajomych w internecie może też nam dać jakieś informacje? Jeśli chodzi o firmę i research na temat firmy, to zostawmy ten temat na trochę później, bo tam jest parę tematów do poruszenia po prostu. Jasne, okej. Jeszcze tutaj na pewno nasunie się pytanie o nomenklaturę taką bardzo ścisłą, techniczną, na przykład jak znienawidzone poniekąd ESQB. Czy warto się przygotowywać czy z tego sylabusa na rozmowę rekrutacyjną? Co byś sugerował? Przed rozmową warto mowę sobie troszeczkę przejrzeć go, powtórzyć, jeśli miał z nim wcześniej do czynienia. Na pewno zdecydowanie nie polecałbym teraz wykuć go na pamięć. A czemu warto powtórzyć? Na rozmowie po prostu mogą się pojawić niektóre terminy, które gdzieś w tym sylabusie się pojawiają, więc jednak tą wiedzę gdzieś warto mieć z tyłu głowy zawsze. Tak, ja bym też nie ignorował tego sylabusa, jednak też bym nie przeceniał jego wartości. No i kolejne pytanie, angielski czy polski? Czy możemy wyjechać z czymś takim jak jarzmo testowe na rekrutacji? Co o tym myślisz? Ciekawe pytanie, Przemku, ale to pytanie pada od kogo? Od rekrutera czy od kandydata? Znaczy chodzi mi takie pytanie od kandydata, który opowiada właśnie o różnych procesach testowych i wymienia między innymi testali, a właśnie jarzmo testowe, czy inne takie bardzo popularne praktyki w procesie testowania. To zaraz opowiem Tobie, że to jest dosyć mało spotykane na rozmowach. Zazwyczaj kandydaci nie używają tak wysublimowanej nomenklatury związanej z testowaniem. Aczkolwiek, jeśli takie coś by się pojawiło, czyli ktoś by powiedział jarzmo testowe albo testalia, to pierwszą rzeczą, która by mnie zainteresowała, czy kandydat po pierwsze wie, co to jest, a po drugie, czy zna angielski odpowiednik po prostu tego słowa, gdyż no, jarzmo testowe, testalia, to wszystko jest gdzieś tam tłumaczenie angielskich sformułowań. Po polsku brzmi to tak dosyć ciekawie. Żeby nie powiedzieć topornie, ale tutaj zwracam tak uwagę, że jednak byś dopytał o angielski odpowiednik, czyli ten ESQB po angielsku raczej kandydat wtedy powinien znać, jak sobie tak fajnie wykuł po polsku. Dokładnie. Poza tym, dlaczego zapytałbym o angielski odpowiednik? Gdyż jakby nie było, większość czy dużo projektów jest z klientami zagranicznymi, czyli pracujemy z zespołem zagranicznym i używamy tam no, języka, jakby nie było angielskiego, więc w tym momencie, jeśli rozmawiamy z QA-ami z zespołu, to powiedzmy nie, od klienta, od strony klienta, to nie powiesz jarzmo testowe, tylko będziesz musiał użyć odpowiedniego, adekwatnego odpowiednika angielskiego, więc też no, to słownictwo warto znać po prostu. Nie wiem, dlaczego unikasz tutaj słowa test hardness, ale okej. Dobrze, już wiemy, że ESQB nie na blachę, ale też trzeba znać i po polsku, i po angielsku. Warto sobie gdzieś jakoś go odświeżyć. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o własne doświadczenia, bo chyba to jest też bardzo kluczowy element, o którym często się zapomina. Gdzieś ludzie są przygotowani z takich pytań, jakbyś przetestował żarówkę i tak dalej, ale o co chodzi z własnymi doświadczeniami? Jak powinniśmy je przemyśleć? Jeszcze mały spoiler, czasami tutaj będzie się ktoś odzywał. Nie przejmujcie się tym, krzyki w tle nie powinny was tutaj rozpraszać. Pozdrowienia dla wszystkich testerów nianiek. To trochę o tym wspomnieliśmy. Podczas przygotowania się do rozmowy dwie rzeczy są ważne. Jedno to jest właśnie teoria, przygotowanie sobie teorii z danych tematów, a drugie przemyślenie swojego doświadczenia. Tam trochę wspomnieliśmy o doświadczeniu na przykład w testowaniu API, aczkolwiek możemy patrzeć na to znacznie szerzej, czyli podczas przygotowania się do rozmów możemy sobie zrobić nową sekcję w dokumencie i tam wypisać własne doświadczenie z różnych projektów. Gdyż doświadczenie właśnie takie praktyczne, nabyte czy to w poprzednich projektach, w których byłeś, czy nawet z kursów,
jest bardzo ważne i bardzo wysoko punktowane na rozmowach. Dzięki za tą odpowiedź, bo tutaj dużo padło elementów, ale tak naprawdę będziemy tworzyć osobny odcinek na temat w ogóle zdobywania doświadczenia, bo często ludzie pomijają swoje doświadczenie z testowaniem software'u, bo czasami nawet nie wiedzieli, że testowali jakieś oprogramowanie, a mieli z nim bardzo dużo wspólnego, mają bardzo dużą wiedzę domenową i wyłuskanie tego, że my mieliśmy z czymś doświadczenia, doświadczenie nie jest dość trudne. Czy zauważyłeś takie przypadki, że jak dopytujesz, ktoś nie za bardzo odpowiada, na przykład, nie wiem, o API, o jakiś software, o różne technikalia, na początku niby ktoś tego nie robił, ale potem jak zaczyna opowiadać, to okazuje się, że rzeczywiście miał z tym coś wspólnego. Tak, zgadza się. I to zarówno i na rekrutacjach, i na mentoringu zauważyłem coś takiego, że jak zaczynasz pytać tak bardzo ogólnie na temat właśnie API, co jest API, jak wygląda API, czym jest, jakie są metody, to tak ludzie niekoniecznie mogą na przykład na początku być w stanie odpowiedzieć, ale jak zaczynasz właśnie przechodzić do części i zaczynasz dopytywać i przechodzić do części jakiejś tam praktycznej, to się okazuje, że jednak mieli z tym styczność i może nie znają tam właśnie niektórych sformułowań, terminów, nomenklatury, ale są w stanie po dopytaniu właśnie opowiedzieć, że o, tutaj jednak testowali, tutaj właśnie w projekcie mieli doświadczenie, tutaj gdzieś to było obok. Więc to nie jest tak, że są to całkowicie zieloni z tego tematu i to też jest ważne. Tak, wydaje mi się, że takie kreatywne podejście do swojego doświadczenia tutaj jest kluczowe, więc warto to przemyśleć i w tym właśnie całym planie gdzieś zawrzeć, czyli te takie najbardziej wartościowe elementy doświadczenia i tak jak Krzysiek powiedziałeś, skorelowane z rekrutacją, na którą się udajemy, więc tutaj przygotowanie się właśnie z tego jest kluczowe, gdyż my to już powinniśmy wyłuskać wcześniej, a nie na rekrutacji zaczynać się zastanawiać, żeby coś powiedzieć sensownego. Krzysiek, więc jaki będzie protip odnośnie doświadczenia? Portywem w tym przypadku będzie po prostu przemyśl swoje doświadczenie, rozpisz sobie projekty, rozpisz sobie rzeczy, które robiłeś i zastanów się właśnie, jaką praktyczną wiedzę, jakie praktyczne doświadczenie masz z danych tematów. Okej, przejdźmy teraz do bardziej takiej mrocznej części, czyli research na temat firmy, no bo nie zawsze to jest tak jakby oficjalnymi kanałami robione. Co możesz, Krzysiek, o tym powiedzieć? Czy kandydat powinien coś szukać na temat firmy, czy raczej często się spotykamy z pytaniami na rekrutacji, czy wiesz, czym się zajmuje jako rekruterzy? Nasza firma to tam, no, robi soft. Także powiedz mi, jak nie zepsuć właśnie tego pierwszego wrażenia, żeby widać, że ktoś jest bardziej zaangażowany niż tylko wyłącznie próbuje aplikować na stanowisko, bo chce być testerem, czy też jak może to nam pomóc, taki research na temat firmy? Warto wyjść w ogóle z pytania, dlaczego chcę tam aplikować? Dlaczego do tej firmy złożyłem właśnie podanie? Czy to ogłoszenie w tej firmie mnie zainteresowało? No to mam odpowiedź, Krzysiu. Przepraszam, że ci przerywam. Oczywiście. No ja potrzebuję hajsu na spłatę kredytu. No, to też jest jaki problem. To też jest jakiś cel, jakaś motywacja, którą tobą kieruje. To jest ważne dla ciebie, dla pracodawcy. Okej. Okay. Pracodawca mógłby bardziej zapytać, co ty możesz wnieść do firmy. Dlatego na początku zorientuj się na przykład, jakie projekty realizuje firma, w jakich technologiach pracuje, jakie rzeczy realizuje. To zastanów się właśnie, jak ty swoimi umiejętnościami możesz teraz właśnie wspomóc firmę. Okej, okay. A czy ważne jest jakby działanie firmy na tle konkurencji i w ogóle domena firmy? Co powinniśmy wiedzieć? Nie wiem. Jak powinniśmy szukać tych informacji? Bardzo często firmy po prostu się chwalą tym na swoich profilach, czy to właśnie profilach takich w social mediach, LinkedIn, Facebook, ale też na głównej stronie firmy bardzo często pojawiają się informacje na temat, z jakimi innymi firmami ta firma pracuje, albo jakie właśnie projekty realizuje, w jakich technologiach te projekty tworzy, więc te informacje powinien właśnie znaleźć na profilach firmy. Okej, okay. A takie odpowiedzi jak czym mnie ta firma zainteresowała, o co w tym chodzi? No to jest trochę związane z tym, co trochę powiedzieliśmy, czyli na zasadzie, na przykład może być ciekawy bardzo projekt z domeny finansowej, a ty na przykład masz background, bo pracowałeś na przykład w banku, albo jesteś po jakiejś szkole finansowej i to też może połączyć i powiedzieć właśnie firmie, że masz właśnie background związany z finansami, z bankowością i właśnie tutaj w portfolio były fajne projekty, które ciebie zainteresowały i myślisz, że jesteś w stanie na przykład ze swoją wiedzą coś wnieść do projektów, do firmy i wspomóc właśnie firmę w realizacji zadań. Okej, okay. A
czy tylko możemy dostać pytania z drugiej strony, czy my powinniśmy też zadać jakieś pytania, przygotować je sobie? Jak to jest widziane na rekrutacji? Oczywiście, myślę, że jak najbardziej powinieneś przygotować sobie jakieś pytania. My jako rekruterzy bardzo doceniamy kandydatów, którzy są ciekawi tego, jak wygląda nasze życie w firmie, jak wygląda firma, jakie projekty realizujemy, w jakich technologiach pracujemy, jak wyglądają zespoły na przykład. Więc wszystkie takie pytania są oceniane na plus. Jak jeszcze możemy zapoznać się w ogóle bliżej z tą firmą, żeby ją zobaczyć po prostu gdzieś tam, może nie od wewnątrz, ale spotkać jej pracowników bezpośrednio i tak dalej? Obecnie firmy organizują bardzo dużo różnych wydarzeń, na przykład webinary, na przykład jakieś konferencje, meetupy. I na tych wszystkich wydarzeniach możesz się pojawić, możesz właśnie porozmawiać z ludźmi, którzy pracują w tej firmie, zapoznać się z kulturą organizacji, zobaczyć, jakie projekty na przykład ta firma realizuje. Więc to są też okazje, gdzie można poznać no, wnętrze firmy. Jasne. Jeszcze tutaj pogadajmy troszeczkę o takich, jakby można powiedzieć, już mniej popularnych elementach, poza po prostu wyszukiwaniem informacji o firmie na portalach społecznościowych czy w wyszukiwarce. Ponieważ gdy zapoznamy się albo znamy już jakąś osobę, która pracuje w firmie, możemy ją dopytać, prawda, o wiele szczegółów dotyczących pracy w danej firmie, różnych zasad organizacyjnych i tak dalej, które oczywiście nie naruszają prywatności firmy, jedynie które są dostępne ogólnie, więc tutaj jednak to ta informacja z pierwszej ręki może być bardzo przydatna. Co sądzisz o takim researchu, gdy kandydat mówi, że kogoś zna na przykład z firmy? Ta informacja też jest bardzo cenna, zarówno i dla kandydata, jak i dla nas, rekruterów, bo to może oznaczać, no, że właśnie kandydat zrobił dobry research, że zapoznał się z tym, co my robimy, jak wygląda życie w firmie i możliwe, że już ma wizję, gdzie chciałby być, co chciałby robić, jak może na przykład nas wspomóc w pracy. Możemy znaleźć wiele ciekawych informacji w sieci na temat firmy z takich, powiedzmy, mniej oficjalnych źródeł i mam na myśli tutaj portale takie jak pracuj.pl, jakieś fora, czy też serwis Glassdoor, szczególnie polecany, gdy aplikujemy do firmy, która jest międzynarodowa, no i ma pracowników globalnych, więc tam są angielskojęzyczne głównie opinie, ale musimy pamiętać o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Najczęściej, tak samo jak opinie na Ceneo, no wymieniłem jakiś portal, może nie powinienem. Najczęściej te opinie są wystawiane przez ludzi, którzy są albo niezadowoleni z danego produktu, albo po prostu wystawiają opinie, bo dostają jakieś punkty za to. I jeszcze mamy tam marketerów, którzy wystawiają też opinie, żeby podbijać jakiś produkt. Więc mamy też jakby świadomość tego, że te opinie mogą być z bardzo różnych źródeł, jednak czasami trafiają się naprawdę perełki i widać, że to jest szczerze napisane z plusami i minusami danej organizacji, tak samo jak danego produktu i wtedy możemy się już czymś ciekawym sugerować. Jednak musimy pamiętać, że mogą to być opinie od jakichś mega zestresowanych, niepasujących do organizacji pracowników, czy też właśnie z drugiej strony specjalny dział w firmie, który pisze naprawdę super przesłodkie opinie, więc tutaj trzeba zachować zdrowy rozsądek. Jednak moim zdaniem można wyciągnąć bardzo dużo ciekawych informacji, tylko wykazać się trzeba dużą jasnością umysłu przy czytaniu takich opinii, no i wytrzymałością na generalnie raka z internetu, więc to polecam też. Okej, podsumujmy więc całą tą część o organizacji i o tym, jak szukamy w internecie informacji na temat firmy. I teraz podsumowując właśnie, tutaj mamy protipa, zapoznaj się z firmą, do której aplikujesz. Poszukaj informacji na internecie, popytaj ludzi, jeśli widzisz jakieś opinie na necie albo znasz kogoś z tej firmy, nie bój się zagadać do tej osoby, dowiesz się po prostu więcej. Okej, dzięki. To jest, wydaje się takie bardzo proste, dowiedzieć się coś o firmie, ale jak zaczniemy to dobrze pracowywać, to jednak okazuje się, że to drugie dno gdzieś tam odnajdujemy wtedy. Przejdźmy do kolejnego zagadnienia. Testowa rozmowa rekrutacyjna? Co to w ogóle jest? Opowiedz trochę więcej, Krzysiek. Czyli jak sama nazwa wskazuje, Przemku, to jest testowa rozmowa rekrutacyjna. Czyli znajdujesz kogoś, kto prowadzi rekrutację, znajdujesz osobę bardziej doświadczoną, która na przykład zajmuje się testowaniem, bo aplikujesz na stanowisko z testera. Znajdujesz osobę w ogóle niezwiązaną nawet z IT, z rekrutowaniem, rekrutacjami i teraz próbujecie przeprowadzić sobie właśnie taką przykładową, testową rozmowę w kontrolowanych warunkach, no by zobaczyć, jak to wypadnie. Co warto wziąć pod uwagę, to właśnie skupić się na formie, na odpowiedziach na pytania. Jeśli to jest osoba bardziej doświadczona i jesteście w danym temacie, to ta osoba może powiedzieć na przykład, dać tobie feedback na zasadzie, czy
Twoje odpowiedzi są składne, czy to się trzyma kupy, czy odpowiadasz konkretnie na pytania, czy może zbyt dużo wody lejesz, czy może twoje odpowiedzi są w jakiś sposób błędne, na czym warto się skupić. Jeśli przeprowadzasz tą rozmowę z osobą, która jest niezwiązana ze światem IT i rekrutacją, to ona i tak jest w stanie dać ci pewien feedback właśnie na temat tego, czy twoje odpowiedzi są składne, czy odpowiadasz na temat. A także pozwoli ci się oswoić trochę z formą rozmowy, z samą rozmową i, no i samą rekrutacją. I do testowej rozmowy rekrutacyjnej protipem jest to po prostu przygotuj sobie rozmowę rekrutacyjną, taką testową, znajdź osobę, przegadajcie sobie właśnie przykładowo, żebyś się oswoił z tym uczuciem i zobacz po prostu jak wypadasz w trakcie właśnie faktycznej rozmowy na dany temat. Udało nam się chyba wymienić takie najważniejsze, kluczowe elementy tworzenia właśnie takiego planu rekrutacji. Nie zapominajmy o tym, że jest to dopiero wierzchołek góry lodowej i tak naprawdę tych tematów są tysiące, które możemy poruszyć na rekrutacji, ale właśnie ta priorytetyzacja, zaczęcie od najprostszego planu pozwoli nam powoli go rozwijać. Jak już później będziemy w zanadrzu mieli taki plan, to nie będzie dla nas problemem, żeby zapytać o wszystkie szczegóły podczas rekrutacji, czy też być dobrze przygotowanym z danych tematów, bo będziemy mieli je opracowane w jednym miejscu. Krzysiek, przypomnij naszym widzom główne protipy i będziemy już powoli zakończać dzisiejszy odcinek. Jasne, Przemku. Pierwszym naszym dzisiaj protipem było przygotowanie własnego planu rekrutacji, czyli zebranie pytań, zastanowienie się, co może się pojawić na rekrutacji, no i przygotowanie też, jakby nie było, odpowiedzi na te pytania. Drugim protipem było przemyślenie swojego doświadczenia w kontekście pytań, które przygotowaliśmy trochę wcześniej, a także oferty, no i stanowiska, na które aplikujemy. Trzecim protipem było zapoznanie się z firmą, do której aplikujemy, czyli zastanowienie się, dlaczego chcemy tam aplikować, no i dowiedzenie się jak najwięcej właśnie o projektach, które są realizowane i technologiach, które są używane w tej firmie. Ostatnim, czwartym protipem było przeprowadzenie takiej testowej rozmowy z osobą bardziej doświadczoną od nas, albo może to być też osoba w ogóle niezwiązana z branżą IT. Dzięki temu poczujemy się tak jak na rozmowie i będziemy w stanie wyłapać na przykład to, że nieskładnie mówimy albo że nie koncentrujemy się na najważniejszych punktach rozmowy. Tym samym wyczerpaliśmy temat dzisiejszego vloga. Jeśli się Tobie podobało, koniecznie polajkuj. Jeśli masz jakieś pytania lub tematy na następne vlogi, koniecznie dodaj również komentarz. Zapraszamy do kolejnych odcinków oraz śledzenia na social media, gdyż tam będą publikowane kolejne materiały i nowości z jaktestować.pl. Dzięki za dzisiejszy czas i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Dzięki, cześć! Widzisz, Przemku, rekrutacja jest jak wojna, a na wojnie warto poznać swojego przeciwnika.